Dwie drużyny stają w bezruchu naprzeciwko siebie. Gracze po kolei używają jednej umiejętności. W dowolnym momencie każdy może użyć summonera czy itema aktywnego. Kto wygra? Przekonajmy się. Dobrze! Zemścił się. Biedny Ezreal. Ej! To będzie działać! No ty po walcu, no! Nie! Nice! Ten turecin głos. O nie! Teraz nie, tak, tak. Dawa. Co zrobili? Boże! Idę z powrotem. No nie. Dobra, zanim przejdziemy do rundy drugiej. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Raid Shadow Legends, czyli darmowa strategiczna gra turowa, której gameplay jest inspiracją dzisiejszego specjalnego trybu. Gra zaczyna się od tego, i uwaga, tutaj spoiler, że dostajecie solidny wpierdol od smoka. Na całe szczęście możecie ocalić jednego z waszych czempionów. Ja wybrałem, wiadomo, orka. Po krótkim wprowadzaniu przez tę laskę z brytyjskim akcentem ruszacie do boju. Przebijacie się przez kolejnych przeciwników jak masło, wbijacie kolejne levele, ekwipujecie broń i zbroję, odblokowujecie nowe postacie, tniecie wszystkich jak leci, aż trafiacie na bossa. Ta pani mi trochę kogoś przypomina. Ostatnio jest chyba hype na takie wysokie. Jest jakaś dziwna satysfakcja z miażdżenia przeciwników toporami. Żeby oszczędzić sobie czas przy levelowaniu swoich postaci, możecie przyspieszyć animację. Kiedy chcecie się nimi nacieszyć, możecie wrócić do normalnego tempa. Rozgrywka jest bardzo dynamiczna, szczególnie w tym przyspieszonym trybie. Dla nowych graczy dostajecie mnóstwo gratisów, a dodatkowo możecie wykonywać misje, które dają komponenty do losowania nowych postaci, czy ulepszania tych, które już macie. Gra cały czas się rozwija, dodawane są nowe czempiony i misje, także szybko się nią nie znudzicie. Słuchajcie, w opisie są wszystkie linki, także klikajcie tam i grajcie w Raid Shadow Legends na kompach czy telefonach. A teraz wracajmy do filmu. Do drugiej rundy wszystkie postacie weszły na trzecim levelu. A, i Heimer miał zakaz używania wieżyczek. Focus Bauman! Co? Wow! Wszystkich trafił! Bauman, wiesz co z nim zrobić. Wszystko na mój koszt. Tak, robi matematykę. Co? Rzuć nim. Jak celuje, bo mój spalony! No co? A, już myślałem! Ale pięknie umarł! Uuu, ale... No ty skurwysynie! Przepraszam, bałwan! Nie spali? No, to jest najbardziej skurwysyńska umiejętność. What? Ale to jest upośledzone teraz! Pyk! 2-0. 3. W trzeciej rundzie wszyscy gracze byli na szóstym levelu i mieli już dostęp do swoich ultimate'ów. O! Co to jest za potężny ability? Co się zdarzyło zrobić? Czy jaka to nie będzie. O nie! Co z naszą jedyną nadzieją? On to wygra, to jest wstyd. Ciekawe, czy się przeoramy przez tego mundosa. Ta gra się nie skończy dzisiaj, no. Yes! Teraz się bowiem. I dobra, czekaj, to postaw działko. No, to się postawię, nie radzę. Ej, ale teraz 200 IQ za ataki barona. Yes! It was unbelievable painful. Dobra, dostajecie tą rundę, nie ma co się oszukiwać, nie wygrywalibyśmy tego. Do rundy czwartej wszyscy wbiliśmy 12 levele i kupiliśmy Zonię i Guardiany. Jak to na kurwia? Ej, co się dzieje? Ten... Uwzięli się na biednego kaptyna. Nie uczymy, po.
znowu ma Erykę, co za chłop! Tak najokrutny świecie. O nie, to gówno. Jest! Zajebiste. Five. Na potrzeby finalnej rundy zmieniliśmy zasady. Wybraliśmy dwóch kapitanów, Kaptyna i Beza, którzy mieli pokierować swoimi zespołami. Uznaliśmy też, że ruch czempiona będzie uznany za wykorzystanie przez niego tury. Łażej, użyj Q na Kaptyna i Bałwana. To niezłe Q. Bałwan, podejść tutaj najlepiej. Oni zabili. Gambit Beza! Popisówka, you activate my special. Nie! Oh yeah, boy! Neti, walnij sobie E. Oto, przyzywaj panice Daisy. Ja przyzywam swojego misia. I... O kurde! Już? Awerkę! Co ja używam reczkę na Bowala? Tak, żeby... O nie! Kowo Elka. Neti, daj na siebie shielda. No cóż, Błażej, użyj E, please. Błażej, spróbuj przeżyć. Kowo, daj mi krzaka. Powiedz Kuf Daisy, powiedz Kuf Daisy, proszę. Kuf Daisy. Nawalaj E! Błażej, dawaj E! No cóż. Dobra, zwycięstwo. No i to wszystko, dzięki za oglądanie. Pamiętajcie, że co tydzień losujemy jednego subskrybenta, który wygrywa ode mnie darmowego skina. W zeszłym tygodniu był to, także subskrybujcie, jeżeli też chcecie coś wygrać. Na koniec jeszcze wielkie dzięki dla wszystkich sponsorów wspierających ten kanał, a tu jest kolejny film z League of Legends. Kliknij.